Ty, Szymon, patrz, co znalazłem za fotelem. Grzebałeś gościowi w aucie? Folia się zaklinowała, nieważne, patrz na to. Przecież to Gosia. No, i facet od tej fury. Są parą? No to wygląda. Ciekawe, jak tu trafił. Może mu o tobie powiedziała. Nie, 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 niemożliwe. To raczej przypadek. Gosia mieszka w pobliżu. Być może nawet z nim. To w takim razie facet wybrał najbliższy warsztat. Gośka ma faceta. Dlatego się do mnie nie odzywa. Dlaczego nie przyszło mi to wcześniej do głowy? I dlaczego mi nie powiedziała? Szymon, sorry, ale nic z tego nie będzie, bo jestem zajęta. To takie trudne? Cholera. To koniec. Widziałem gościa, nie mam do niego startu. Bo ma drogi samochód i pieniądze? To niczym nie świadczy. Nie jest niczym lepszy od ciebie. Gosia wybrała jego, okej? Okay? To jej strata. No. Daj mi te zdjęcia, odłożę je tam, gdzie były. Przez chwilę miałem nadzieję, że coś między nami będzie. Ale mam zasadę, nie pakuję się nigdzie na trzeciego. Zdjęcie sobie zachowam, na pamiątkę mojej porażki. I jako nauczkę, żeby zawsze pytać kobiety, czy jest wolna. Cholera, Gośka. Dlaczego narobiłaś mi nadziei? Staram się o niej zapomnieć, ale jak widać, życie mi tego nie ułatwia. Gosia? O, Szymon. Czyli jednak, tak jak powiedziałaś, przypadkowe spotkanie. A mój numer telefonu pewnie zgubiłaś? Przepraszam, miałam zadzwonić, ale jakoś nie wyszło. Mogłeś wysłać wiadomość. Przepraszam. Już trzeci raz w ciągu minuty mnie przepraszasz. Muszę już iść. Śpieszysz się do Mariusza? Skąd o nim wiesz? Nieważne, mogłaś powiedzieć. Nie pytałeś. No tak, masz rację, moja wina. Założyłem, że nie masz faceta. Mariusz to jest mój mąż. Mąż? To jeszcze lepiej. A wiesz, że wyrywałaś mnie na zjeździe absolwentów? Szymon, to była tylko impreza, okej? Okay? Całowaliśmy się. Na każdej imprezie całujesz się z pierwszym lepszym facetem? Wiesz co? Ta rozmowa nie ma sensu. Masz rację. Nie ma.